Jego życie, jego działania w okresie konspiracji, w okresie okupacji niemieckiej stały się kanwą książek na temat pokolenia Kolumbów, pokolenia, które tak naprawdę zapłaciło bardzo wysoką cenę za to, że chcieli niepodległej Polski. Przeddzień Święta Niepodległości 3 maja 1942 roku na pomniku lotników polskich został wykonany znak, tak zwana kotwica, symbol Polskiego Państwa Podziemnego. Tego rysunku dokonał Jan Bytnar, pseudonim Rudy. Jeden z członków Szarych Szeregów, młody człowiek, który w 1939 roku tak naprawdę zdał maturę, przed którym otwierał się świat i niestety wybuchła II wojna światowa. Współtworzył struktury harcerskie. To on wymyślił specjalny przyrząd, który pozwalał malować kotwice. Prawdopodobnie to jego kotwica, czy przez niego namalowana w roku 1943, jest ta na dzisiejszym budynku Najwyższej Izby Kontroli, którą no, po wojnie przykryto tynkiem i dopiero niedawno odkryto i osłonięto i jednocześnie upamiętniono jako jeden z takich pięknych znaków świadczących o działalności harcerzy z Szarych Szeregów. Szare Szeregi włączyły się w tak zwany mały sabotaż, w działanie związane z kolportacją różnego rodzaju ulotek, ale on z tych Szarych Szeregów stworzył między innymi później grupy szturmowe. Bytnar to także ten, którego 26 kwietnia 1943 roku odbito pod arsenałem w tej piątkowej akcji. Wcześniej aresztowany wraz z ojcem, poddany został od razu bardzo ciężkim, brutalnym przesłuchaniom. W piwnicy znaleziono właśnie ten przyrząd do malowania znaku Polski Walczącej, znaleziono ulotki, znaleziono czasopisma konspiracyjne i między innymi także stemple. Ogolono mu głowę i ostemplowano całą głowę właśnie tymi pieczątkami ze znakiem Polski Walczącej. Bito go okrutnie. Później, kiedy został odbity, to właściwie nie było miejsca, które nie wywoływało wielkiego bólu. Stan zdrowia pogarszał się na tyle, że przewieziono go do szpitala wolskiego. Tam 30 kwietnia zmarł.